Zakładamy, że przyjmiemy około 100 osób. To jak na polskie realia, to jest dosyć spora grupa studentów. Czego będą się uczyć studenci? Najkrócej mówiąc, krytycznego myślenia. Są bardzo twarde przedmioty, typu matematyka czy finanse, ale też jest sporo przedmiotów takich, które pozwalają rozumieć świat. Komunikowanie się, praca w grupie, nie wiem, interpretacja rzeczywistości, krytyczne myślenie, więc to będzie zupełnie wyjątkowy program, jak sądzę, jeśli idzie o polski rynek edukacyjny. Chciałbym być studentem w Krakowie. Jest to naprawdę taki rynek, który bardzo rośnie i który ma olbrzymie potrzeby. Dlaczego ten kierunek jest wyjątkowy? Dlatego, że na nim będą wykładali menedżerowie z firm. Także menedżerowie będą mieli możliwość obserwowania studentów, w jaki sposób pracują, jak radzą sobie z problemami i zapewne będziemy mogli oferować pracę tym studentom, ale też studenci będą mogli lepiej poznać firmy, bo będzie też taki cykl praktyk w firmach, które biorą udział w tym kierunku. Uczestniczenie w tym kierunku na pewno będzie bardzo pomocne dla uzyskania dobrej pracy. W Krakowie pracuje w tym segmencie ponad 80 tysięcy ludzi. Cały czas mamy tendencję rozwojową i jestem głęboko przekonany, że te walory, które Kraków posiada, związane z miejscem, związane z potencjałem akademickim. Oczywiście sektor nowoczesnych usług w Krakowie, tak jak powiedziałem, z uwagi na swoją skalę i potencjał, to jest bardzo istotny element w jakości życia gospodarczego naszego miasta, w potencjale miasta. Ale jak to zderzymy jeszcze z potencjałem uniwersyteckim w Krakowie, to świadczy o ogromnej sile na mapie Europy. Rośniemy już od 10 lat. Nie mieliśmy roku, kiedy ten wzrost byłby mniejszy. Jest olbrzymie zapotrzebowanie w związku z tym wzrostem. Rośliśmy nawet w zeszłym roku, kiedy szalała epidemia. Także mamy olbrzymie zapotrzebowanie i stąd ten pomysł, żeby uruchomić taki kierunek właśnie na Akademii Ekonomicznej.